Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle popołudniową porą w środę w naszym studiu gość, pani Agata Passent. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor, mogę mówić? Mówmy sobie na ty. Dobrze, no okej. Ja się czuję dobrze w Opolu. Tak. Więc tu jest taki nasz Bruderschaft, wiesz? Ja też myślałem, że Opole ci się znudziło, bo zastanawiam się właśnie, miałem to pytanie zadać w trakcie rozmowy, ale skoro sama od tego wyszłaś, wczoraj spotkanie o Osieckiej, a dzisiaj jest spotkanie o Passent. Ale jak się czuje Passent Osiecka, że tak powiem, w Opolu, bo zastanawiam się, jakim jest to miasto dla ciebie? Ja czuję się bardzo związana z Opolem, dlatego, że tutaj byłam, a nie dlatego, że dużo się naczytałam o Opolu, oczywiście też. Natomiast mam bardzo intensywne wspomnienia z Opola, dlatego, że wydarzyły się tutaj dwie wielkie, bardzo ważne dla Polski rzeczy za mojego życia. Jeden to był ten wspaniały koncert Zielono Mi, w którym dane mi było. Tak? To super. I wiem, że wielu mieszkańców i mieszkanek Opola było na tym koncercie, a wiem to dlatego, że podczas spotkania w Muzeum Polskiej Piosenki zapytał o to dyrektor Wasik i kto był na tym koncercie i naprawdę sporo osób podniosło ręce, więc wiem, że on jest dalej żywy, ten koncert w pamięci Opolan. Jeden z najżywszych koncertów w ogóle w pamięci historii festiwali. Jak już bardzo często się właśnie odnosi do festiwalu, też w kontekście właśnie tego koncertu. No, dla mnie to było bardzo ważne, przejmujące wydarzenie, ale też wspominam ten dzień, dlatego że podszedł do mnie redaktor z Trybuny Opolskiej i to była jeszcze trybuna przed interesującymi zmianami, które nastąpiły ostatnio. Ja już byłam wtedy felietonistką i on poprosił mnie, żebym napisała tekst do tejże gazety. Moja duma dziennikarska i kobieca została sprawdzona bardzo przez pana redaktora z Gazety Opolskiej, ponieważ w ogóle się do mnie po tym nie odzywał. I dostałam strasznych kompleksów w tej Warszawie, że taki niezbyt dobry, nie chcę używać nieparlamentarnych słów, tekst napisałam o tym Opolu, że on w ogóle do mnie nie dzwoni. A potem okazało się, że oczywiście nastała ta straszna powódź. Tak, 1997 rok. I ten faks zapewne dryfował nieopodal stąd, na Odrze. No dramat, tak właśnie w efekcie nie wiem nawet, czy ten felieton się ukazał. Także mam bardzo intensywne wspomnienia, zarówno dobre, jak i tragiczne z Opola. Teraz, kiedy wracam do Opola, to po prostu cieszę się, że to jest cud, że tutaj jesteśmy, że miasto istnieje i no, że miało taką niesamowitą historię, że teraz te tereny nad Odrą wyglądają wspaniale. I wspominam bardzo dobrze jedną noc w Opolu. Ale nie dlatego, że miało to jakieś, nie wiem, erotyczne konsekwencje, tylko dlatego, że spałam w bibliotece. Ja jestem pożeraczką książek, nie, i zaprosiła mnie biblioteka z Opola i mieli noclegi w bibliotece i to jest lepsze niż noc w muzeum. Nie mogłam zasnąć z podniecenia. Tyle woluminów i ja. Trudno mi zapytać Cię o Twoje pisarstwo, a mianowicie bardzo intryguje mnie ten felieton, który piszesz. Czy to jest coś takiego, że to już jest ta forma, że Ty sobie mówisz, nie spróbuję czegoś innego, nie w tym się tak dobrze czuję, że właściwie schodzi mi to, jak to się mówi, spod palca, prawda? Mhm. Czy też chcesz jeszcze zrobić coś innego, myślisz o czymś więcej. Oczywiście wiem, że piszesz, że jest encyklopedia, że jest 14 tomów, że i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi mi o ten felieton, bo często rozmawiam z młodymi dziennikarzami, oni już nie za bardzo wiedzą, co to jest taka za forma. Może to jest esej, może coś tam. Może po prostu to się jakoś inaczej nazywa dzisiaj, może komentarz na przykład, czy felieton brzmi, jakbyśmy mówili w językach obcych, w wyimaginowanej wspólnocie. Felieton to jest z francuskiego. Dawniej myślałam, że to jest gatunek, który wyginie, ale potem się zorientowałam, że to jest trochę jak z radiem. Nie jeden już, jak wiesz, wieszczył śmierć radia. Już to po prostu słyszałam
Już nasi rodzice nawet czytali o tym, że jak wejdzie telewizja, to już to radio padnie. I felieton wydawało mi się, że padnie, bo jest takim głosem trochę literackim jednak. Nie jest głosem niosącym nowe informacje, ale jednak ludzie potrzebują stylu, wiesz. Potrzebują, żeby konkretna osoba się pod tym podpisała, bo newsy są anonimowe. Nowe, tak. Więc nagle się okazało, że jednak felietonistów jest wielu i myślę, że jeszcze nas przeżyje ten felieton, a ja bardzo lubię felieton, dlatego że nie muszę się tak do końca na wszystkim znać. Mhm. Na przykład na wirusologii, która jest bardzo trendy. Wirusolodzy są bardzo w cenie i to zostawiam kolegom i koleżankom z redakcji, którzy się znają na medycynie, a ja mogę komentować wydarzenia, przywdziewać różne maski, mogę to robić z przymrużeniem oka, a mogę pisać jaką na przykład... No właśnie, bo w ostatniej swojej w książce, w tym zbiorze felietonów tak. Jesteś bardzo różna. Właśnie, tak, bo... jak się to przegląda, to ja myślę sobie, nie, no kobieta to już nawet nie o dwóch twarzach, zastanawiam się o ilu twarzach jeszcze. No bo to jest tak, że w jednym, myślę, że kobiety są wyćwiczone w tym, że te role nawet w ciągu jednego dnia zmieniamy bardzo, bardzo szybko, bo raz musimy być mamusiami, raz musimy być, nie wiem, żonami, raz musimy ogarniać menadżersko nasze sprawy, więc... No, w tych wszystkich różnych rolach muszę się sprawdzać. Też przez wiele lat prowadziłam fundację imienia Agnieszki Osieckiej. Także no, jestem zaprawiona w bojach jako taki NGO tak zwany. I mając te różne osobowości, to jest dobre dla felietonisty, no bo nie siedzimy za biurkiem, tylko no, po prostu jesteśmy blisko codzienności. Agato, nie mogę Cię nie zapytać o... niezwykle ważną chyba w ostatnich miesiącach, teraz już latach, rolę kobiet. Oczywiście w regionie z perspektywy Warszawy, oglądając to, co się działo na ulicach miast, to, co mówią kobiety, jak mówią, to, gdzie próbują odnaleźć swoje miejsce w tej naszej krajowej rzeczywistości, było chyba jednym z najważniejszych wydarzeń. Nie powiem, czy będzie najważniejszym wydarzeniem dekady, ale przez pryzmat tych ostatnich lat, bo to się i też w Twoich tekstach jakoś uwidacznia również. Właśnie jak Ty postrzegasz te, no już powiedziałeś parę zdań o kobietach, ale ta ich rola zupełnie się, no nie wiem czy zupełnie diametralnie zmieniła, ale jednak uległa ogromnej metamorfozie. One są w stanie jeszcze więcej zrobić? To prawda, uległa metamorfozie i kobiety ciągle się rozwijają. Znaczy ta siła kobiet jakby rośnie, to widać choćby na... W ostatnich latach zobacz, ile kobiet jest na uniwersytetach, prawda? No kiedyś przecież my już nie pamiętamy tych czasów, ale kobiety nie mogły studiować. To dzisiaj to brzmi, nie miały praw wyborczych, jak jakaś zupełna fikcja. Młodzi ludzie chyba w ogóle sobie nie są w stanie tego wyobrazić. Natomiast nadeszły czasy bardzo trudne dla kobiet, bo próbuje się autorytarnie im coś narzucać, próbuje się kontrolować, próbuje się zarządzać ich ciałami. I robi się to bez żadnego szacunku, a ludzie muszą zrozumieć, że bez kobiet ten kraj przestanie istnieć w sensie fizycznym i psychicznym. Kobiety pełnią rolę nie tylko jeśli chodzi o, prawda, o biznes, o firmę, ale są mistrzyniami komunikacji. Wiesz, że kobiety czytają więcej książek niż mężczyźni. Wszystkie statystyki na to wskazują. Tak, wiem, po mojej żonie to wiem absolutnie. No to jest najbliższy przykład. Pozdrawiam prosty. Żonę. I wiesz, zastanawiałam się, dlaczego tak jest, bo po prostu kobiety od setek lat więcej rozmawiały, więcej się komunikowały, a czytanie to jest tak naprawdę komunikacja. I kto po prostu będzie groził nam palcem, ten źle na tym wyjdzie. Jeżeli nie będzie się szanowało kobiet i podążało za kobietami, to jest ślepa ulica. Dlatego kobiety się też buntują. Jak się nie będzie przyjaźniło z kobietami, to się naprawdę na tym niedobrze wyjdzie. A system jest ostatnio bardzo trudny dla kobiet. Ta pandemia pokazała, że więcej kobiet straciło pracę. Mhm. Widziałam to nawet na swoim przykładzie. I propozycje zasiłków rodzicielskich, tak? Nawet podczas tego online działania, prawda? Kiedy dzieciaki zostawały w domach, matki musiały nagle być też nauczycielkami. Jednocześnie próbowały tę pracę trzymać, ale no zasiłki te opiekuńcze były naprawdę jałmużnami i więcej kobiet musiało rezygnować z pracy. W efekcie statystyki pokazują, że więcej zrezygnowało niż
niż panów, ale myślę, że to nic nie da, takie autorytarne działanie i zniechęcanie nas. No, moja mama, można powiedzieć, jest prekursorką hipsterstwa, ale też była feministką, tak? Była osobą, która pozostawiła gigantyczny dorobek. I to nie jest tak, że kobietom można narzucić jakieś role. Ewidentnie w niektórych rolach sprawdzała się lepiej niż na przykład w roli macierzyńskiej, ale dzięki temu mamy piosenki z Opola, mamy piosenki, które wygrywały ten festiwal. Nie wiem, ile nagród, ile festiwali Agnieszki Osieckiej, ale widzowie na pewno wiedzą. Ile jest więcej tobie z mamy, a ile z taty? Albo, że tak powiem, w czym jesteś mama, w czym jesteś tata? Trudno powiedzieć, mówi, tak? bo wiesz, no... To się, wiesz, każdy jest obraz twój, kiedy się myśli, oj, córka Osieckiej, a kiedy się spotka nagle w studiu i kiedy rozmawiamy. No w Opolu bardziej się myśli o Agnieszce Osieckiej niż o Danielu Pasencie, ale my, felietoniści, bardziej myślimy o Danielu Pasencie. A tata jest też świetnym radiowcem i mam na pewno wiele z obojga. Oboje rodzice kochali sport, więc żałuję, że nie mogę iść właśnie na mecz Odry Opole, bo muszę wracać do Warszawy. No, kiedyś były takie mecze Legia Odra, legendarne. No. Były. No. Oby do nich doszło, jak Odra awansuje. Tak. No to sobie tego w Opolu życzę. No, ja też życzę kibicom. Jak patrzysz na literaturę naszą? Ostatnio mieliśmy tu okazję rozmawiać z Andrzejem Stasiukiem wcześniej. Miałem przyjemność rozmawiania z Anią Maruszeczką, która mówiła o mocnych kobietach, ten mówi z kolei o mocnych mężczyznach. A ty? Ja jestem trochę zbudowana, ale jednocześnie rozczarowana. Jestem zbudowana Polską Szkołą Reportażu. Ja prowadzę od lat paru program właśnie w radiu, czyli Biblioteka Radiowa. I zauważyłam ogromną dysproporcję. Jest mało wspaniałych powieści, a bardzo dużo rewelacyjnego reportażu. I zastanawiam się po prostu od lat, dlaczego tak jest. Czy to jest chwilowe, ale trend długo się utrzymuje. I nie wiem, czy to nie jest może odtrutka, wiesz, zastanawiam się, co widzowie o tym myślą, na spadającą jakość dziennikarstwa. Ludzie szukają po prostu głębokiego researchu i prawdy, wiarygodnych informacji. I dlatego myślę, że reportaż książkowy przeżywa... Wiele mówisz zresztą o tej prawdzie u siebie, w szukaniu, a jednocześnie stawiasz też jasno tezy i też czasem zastanawiam się, czy się z nimi zgadzać, czy się z nimi nie zgadzać. Akurat wiesz, w felietonie to jest taka gra trochę. W swoich audycjach radiowych też dużo mnie ciągnie w stronę kabaretu, mam dużo takiego satyrycznego kręgosłupa. Trochę sarkazmu, mam wrażenie, że sarkazmu, jest to, tak. Bardzo żałuję, że nie ma więcej w ogóle dowcipu i lekkości w mediach. Wspomniałaś o trudnym dla ciebie okresie pandemii. Ja chciałem nawiązać trochę do książek. Pandemia wymusiła też na nas właśnie powrót do książki. To prawda, no bo z wielu sposobów korzystania z kultury ten nie był zabroniony. Można było czytać, poprzez czytanie książek nie transmituje się wirusa. To było takie też ciekawe doświadczenie, taki sprawdzian dla naszych domowych biblioteczek. Okazało się jednak, że mimo że książki zbierają kurz, to jednak warto trochę tych książek w domu mieć. Bo... I odkurzyć. Tak, bo jeżeli szczególnie nie lubimy czytać w e-bookach, ja na przykład nie przepadam, bo już męczy mi się wzrok od pracy i książka jednak w papierze pachnie. Dla mnie traumą był taki moment, w którym zamknięto w ogóle czytelnię. W mieszkaniu nie miałam po prostu swojego miejsca, żeby wykonywać swoją pracę. I fakt, że biblioteka była zamknięta, doprowadził do tego, że słuchaj, ja wylądowałam w samochodzie. To było jedyne miejsce, do którego mogłam pójść i miałam cicho, gdzie mogłam poczytać książkę. I nie zwariować, bo to był oczywiście test dla małżeństw i jest test te lockdowny i dla rodzin. Ta fala takiego powrotu do książki była czymś w cudzysłowie niezwykle... No, miasto uniwersyteckie. Tak, tak, to prawda. No właśnie, Wzgórze Uniwersyteckie pewnie jest ci też bardzo bliskie w Opolu. Pomnik mojej mamy w Opolu jest bardzo udaną realizacją, ale artysta akurat z Nysy pochodzi, którego zrobił. Agata Pasen, dziękuję ci bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu, gość naszego dzisiejszego popołudnia.